Witam wszystkich bardzo serdecznie. Raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało Pimpel z tej strony. Kłaniam się nisko po same kapisko. W tle widzicie grę Black Ops 2 na jednej z bardzo niewielu kart, które są dość spore, na których można dość pobiegać, że tak powiem, sobie nóżki spocić. Jest to według mnie jedna z dwóch kart, bo według mnie tylko dwie karty można nazwać większymi. Chociaż nawet ten lotniskowiec jest co prawda trochę bardziej otwarty, ale szczególnie wielki on też nie jest, prawdę mówiąc. Ale przynajmniej trochę bardziej otwarty. Jest to naprawdę największa karta w Black Ops 2, dotychczas przynajmniej. Karta, która wyjdzie w nowym DLC też, ta z śniegiem będzie też trochę większa, zobaczymy jak duża. Ja co prawda, jest to duża karta, tak czy inaczej biegam z SMG, nie biegam tutaj snajperką, nie biegam tutaj żadnym typowym karabinem. Ale tylko i wyłącznie z tego powodu, po prostu odblokowuję sobie wszystkie moje SMG. I akurat w kolejce był, że tak powiem, wektor do odblokowywania, dlatego akurat teraz z nim grałem. I muszę powiedzieć, że naprawdę, tak jak już ostatnio to stwierdziłem, wszystkie SMG w Black Opsie 2 są w sumie równe sobie. Może trochę tym chikom, jak go nazwać, będę go nazywał po prostu chicken, o najlepiej chicken. A więc tylko i wyłącznie ten chicken trochę tak dziwny jest, ale tak czy inaczej dość też w sumie równy do tych, jeżeli potrafi się po prostu człowiek nim dobrze obsługiwać. Bo jest też dość sporo graczy na internecie, którzy używają chickena. Więc widocznie jest też dobry. Ja po prostu nie potrafię za bardzo na razie się nie obsługiwać, bo grałem sam może, nie wiem, z 10 meczy łącznie tą bronią. Więc nie chcę powiedzieć, że jest do dupy, po prostu nie potrafię nią grać. A tak to naprawdę większość tych wszystkich SMG są naprawdę bardzo równe sobie, tak samo jak i karabiny szturmowe. Podobnie sytuacja wygląda, one są po prostu no, tym, którym się gra cały czas i nagle zmienimy na inny, to uważamy od razu, że jest zajebisty. Po prostu, bo się troszkę inaczej nim gra. I po prostu, no tak, większość ludzi używa kałacha, co prawda, jeżeli go mają. Jednak jeżeli zrobimy sobie fala, przykładowo z automatycznym ogniem i tak dalej, też zajebiście działa, tak samo jak i ten, inna podobna trampeta, jak ona się nazywa. Też ten karabin, który też jest jednostrzałowy, zrobimy na automatyk, działa zajebiście, SWAT działa zajebiście. Wszystkie karabiny działają w sumie zajebiście, dopóki potrafimy się nimi obsługiwać. Te karabiny są po prostu naprawdę, każdy ma inny gust, każdy trochę inaczej gra i każdy czegoś innego potrzebuje, to już mówiłem też w ostatnim filmiku. Jest to po prostu bardzo, tak powiem, zrównoważone. Jedną rzecz, za którą się bardzo, bardzo chcę podziękować, mówię, dla innych to nie jest może nic ważnego, dla mnie jednak cudowną rzeczą, po prostu no, rozświetla mi to moje życie, rozświetla mu to mój świat i daje mi po prostu jeszcze więcej ochoty, żeby nakręcać filmiki i tak jak przyszedł dzisiaj, nie spałem całą noc, jest godzina 10 nad ranem, już dawno powinienem być w łóżku, ale jednak przez co jak wchodzę na YouTube'a i patrzę na te wyniki, to po prostu musiałem nagrać filmik, bo bym nie wytrzymał, po prostu 4000 obejrzeń, już ponad 4000, zobaczę nawet teraz, żeby było aktualnie, co by nie było, że kłamie, kurwa, bo będzie potem... Pingwin, kłamiesz, kurwa, powiedziałeś 4, a masz inaczej, hello, Mariola. Zaraz powiem dokładnie, jeżeli otworzy mi się kiedykolwiek. Na chwili obecnej, dosłownie teraz, dosłownie w tym momencie, dosłownie teraz jak patrzę, jest 4087 wyświetleń i 39 abonentów. Widzów. Jest to dla mnie cudowna, cudowna rzecz. Nie spodziewałem się, jak to zacząłem, że tak powiem, z czymkolwiek, z 4000 obejrzeń. Ja już kiedyś miałem na YouTubie kanał, co raczej całkiem czymś innym się zajmowałem. Porzuciłem ten kanał całkowicie, usunąłem go. Były to ale inne rzeczy i po prostu dawałem coś za darmo i to wiadomo jak to jest, jeżeli ktoś gdzieś coś przeczyta, że jest za darmo, to automatycznie pełno ludzi przychodzi, dlatego miałem wyświetleń o wiele więcej, ale nie miało to nic, że tak powiem, do czynienia ze mną samym sobie, tak jak teraz, że po prostu coś do was gadam, coś do was, zawsze wam dupcę, jakieś głupoty, jakieś suchary. Wcześniej po prostu robiłem swoje tam rzeczy, swoje, miało to coś z animacjami, z grafiką do czynienia i po prostu rozdawałem, że tak powiem. Było to bardzo, że tak powiem, niewdzięczną pracą, bo robiłem i co prawda w jakichś tam komentarzach się pokazało dziękuję, ale to tak, nic się z tego nie miało, nigdzie się, że tak powiem, nie istniało. A to jednak tak jak teraz jest tu właśnie z gameplayami i tak dalej, że ja z wami, że tak powiem, rozmawiam, wypiszecie mi komentarze, ja znowu coś tam dupczę na filmiku. Jest to po prostu fajną rzeczą, wypiszecie komentarze, ja wam odpowiadam, jest to po prostu dla mnie zajebistą rzeczą, naprawdę strasznie mi się to podoba. Ja jeszcze jestem lata, że tak powiem, oddalony od jakichś partnerstwa z YouTube'em i tak dalej, od jakichś wielkich ilości widzów i wyświetleń i tak dalej, dlatego właśnie teraz mogę robić takie rzeczy właśnie i w taki sposób mi się to najbardziej podoba. Jest to piękną rzeczą.
I mówię, naprawdę, jeżeli wchodzę i patrzę na komputerze, że dostałem w jakiś tam dzień, że tak powiem, zarobiłem sobie 100 wyświetleń, to zajebiście szczęśliwy jestem, bo jednak wgrywam w kółko Black Ops 2, Black Ops 2, Black Ops 2, nie wgrywam jakichś innych gier, ciągle jakieś nowości i tak dalej, a jednak tak czy inaczej te oglądania rosną. Jest to cudowną rzeczą, strasznie mi się to podoba i w tym jest naprawdę się chcę bardzo serdecznie podziękować u moich widzów, że naprawdę jeszcze mnie oglądacie, że jeszcze mnie nie porzuciliście. Takiego biednego pingwinka, który nie potrafi latać, to tak smutny bym był, no. Tak, odpierdala mi, tak, jeżeli człowiek nie spał ponad 24 godziny, odpierdala mu na mózg i ja jestem tego w tym momencie najlepszym przykładem. Jak było widać w pierwszej połowie meczu, był tam moment, gdzie nie miałem już amunicji, nie miałem nic i się musiałem trochę, że tak powiem, zakampić, ale bez amunicji to według mnie nie jest kampienie. Czasami tak bywa po prostu, to jest akurat w tym wektorze ten jeden minus, że ma naprawdę malutkie magazynki, one bardzo, bardzo szybko lecą. On bardzo fajnie szybko strzela i to jest właśnie ten problem. Małe magazynki plus szybkie strzelanie równa się brak amunicji. Tutaj właśnie moimi tymi pointstrikami był właśnie ten helikopter, Loadstar i Swarm. Czyli helikopter Reaper 2.0 i wróbelki. Helikopter będę miał dwa razy, Reapera 2.0 będę miał też dwa razy, a czy wróbelki dwa razy osiągnę, to kto wie, musicie obejrzeć do końca, żeby się dowiedzieć, w każdym razie wynik w tym filmiku będzie powyżej 50, jeżeli widzieliście awatar tego filmiku, zdjęcie, które, że tak powiem, należy do tego filmiku, podgląd, to już widzieliście, jaki będę miał wynik. Dla tych, co tego nie zauważyli, nie zwracali uwagi, powiem, że będzie to na pewno powyżej 50. Dla mnie jest to dobry gameplay, ponieważ dla mnie wszystkie gameplaye, które są powyżej 30 kili, są dla mnie już dobrymi gameplayami, że tak powiem, ponieważ naprawdę czasami są dni, że można wścieku dostać, że po prostu naprawdę się biega, robi co tylko i wyłącznie jest się w stanie i nic się uszczelać nie da, po prostu no bywają takie dni i po prostu najważniejsze w takich dniach najlepiej odłożyć joystick, zająć się, nie wiem, jak ma się dzieci to dziećmi, jak ma się kobietę to kobietą, a jak się ani jednego, ani drugiego nie ma, to zająć się marszeniem pingwina. O, to był joke miesiąca, to był joke miesiąca. W każdym razie, no mówię naprawdę, jeżeli są takie dni, gdzie nie potrafimy dojść do ładu z tą grą, to naprawdę nie warto jest grać dalej i się tylko i wyłącznie wkurwiać i podładowywać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Najlepiej sobie zrobić pauzę, nie wiem, godzinkę się przespać, zjeść sobie coś, wypić kawkę i dopiero wtedy jeszcze raz spróbować. Tak jak przyszedł dzisiaj właśnie, grałem rano z Wobolem. No i zajebiste meczyki nam wychodziły, naprawdę zajebiste meczyki. Wobol jeden nawet dwa zajebiste mecze zrobił, po prostu miał wyniki, no masakra. Jeden z tych gameplay właśnie będę wgrywał też za bardzo niedługo, że tak powiem, na nasz klanowy kanał, więc już teraz zapraszam was na nasz klanowy kanał. Od dzisiaj, że tak powiem, intensywnie oglądać, co nowego będzie, ponieważ mówię, będę wgrywał tam gameplay od Wobola, który dzisiaj ugrał. Czy jeszcze ten gameplay będę komentował, czy nie, to się jeszcze okaże od tego stanu, jak długo nie ustę na stojąco. Jeżeli po prostu padnę na pysk, no to nic z tego nie będzie. Jeżeli przeżyję i będę w stanie jeszcze coś skomentować, to skomentuję. Zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie mówię, nagrał tam dwa, ugrał tam dwa zajebiste gameplaye, dwa zajebiste meczyki. Ja też tam swoje 2-3 meczyki ugrałem, też sobie już zapisałem nawet dwa z tego, z wróbelkami, że tak powiem. Wobol też tam pieski w jednym z tych gameplay właśnie, że tak powiem, zdobył. Naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. I mówię, naprawdę czasami trzeba po prostu całkiem inaczej do tej gry podejść, wtedy też automatycznie całkiem inaczej się gra. Jeżeli my już wchodzimy, podchodzimy do tej konsoli już ze złym nastawieniem do tej gry, tak jak przykładowo czasami niektórzy z naszych klanów, teraz nie chcę mówić kto dokładnie, ale przed jakimiś meczami ktoś tam zobaczy w jakimś tam statystyki, o, ten ma ponad 400 punktów na minutę, lub to, lub tamto, o, to już nie wygramy, albo to w tym stylu, to jest właśnie złe, to jest złe, to jest BB, fuj, fuj, BB, bić po paluchach, kurwa, nie, nie zgadzam się. Trzeba po prostu podchodzić pozytywnie, no kurwa, no jak przegramy, to przegramy, ale kurwa, jak się podchodzi pozytywnie, to od razu automatycznie lepiej wychodzi. Tak jak dzisiaj właśnie rano z Wobolem, kurwa,
Podeszliśmy oboje, a chodź sobie zagramy, to i tamto, sobie gadaliśmy tam właśnie o point streakach, o tym i tamtym i ciul, i mecz po meczu wychodziły takie zajebiste wyniki, że masakra, no raz ja miałem zajebiście wielki wynik, raz on miał zajebiście wielki wynik i to jest właśnie to, naprawdę trzeba do wszystkiego dobrze podchodzić. I że to powiem, że tak był morał dnia. Tak, widzicie, pingwin próbuje gadać mądre rzeczy. Ale jednak tutaj gameplay powoli dobiega końca, drugich wróbelków nie dałem rady zdobyć, tylko i wyłącznie ale dlatego, że mi czasu zabrakło, bo po Reaperze miałbym niedługo, że tak powiem. Ja przejdę już do teraz do mojego suchara wieczoru, lub rana, można bardziej powiedzieć. A więc, mąż pewnego dnia patrzy w lustro i pyta się żony. Ty, co sobie pomyślałaś wczoraj, jak tak przyszłem do domu, taki w chuj najebany i z podbitym okiem? A tak żona się na niego patrzy i mówi. Ty, jak ty wczoraj przyszedłeś kurwa do domu, to ty jeszcze podbitego oka nie miałeś. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca, zapraszam do komentowania, subskrybowania, paluchowania i do następnego razu!